Czy masz świadomość? Potrzebujemy technologii, aby żyć, podobnie jak potrzebujemy żywności. Jeżeli jednak spożywamy zbyt dużo jedzenia albo jemy pokarm pozbawiony wartości odżywczych lub zakażony chorobą, zmieniamy środki potrzebne do przeżycia w ich przeciwieństwo. To samo można powiedzieć o naszej technologii. Żaden filozof nie kwestionowałby tego, że technologia może zarówno pomóc w rozwoju życia, jak i mu przeszkadzać. Zdrowy rozsądek skłania nas do pytania, pomaga czy przeszkadza? Jedynie głupiec przyjąłby każdą technologię bez zastanowienia się nad tą kwestią. Ten cytat pochodzi z książki Neila Postmana w stronę 18 stulecia. Państwo słuchacie audycji Czy masz świadomość? Dzień dobry, Rafał Górski. Państwa i moim gościem, a właściwie gościem, jest, dzisiaj mamy dwóch gości. Pierwszym gościem jest Piotr Stankiewicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, założyciel i szef Centrum Oceny Technologii w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. I drugim gościem jest Paweł Wypychowski, magister inżynier, absolwent elektroniki i telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, autor ekspertyzy Mega Ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, dla Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze, wracając do tyle tytułem przedstawienia, natomiast wracając do Postmana i do jego pytania, czy technologia pomaga, czy przeszkadza, chciałbym Was spytać, czy Waszym zdaniem warto zadawać takie pytania przy technologiach i jeżeli tak, to dlaczego? Piotrze. Ja bym to pytanie postawił inaczej, bo moim zdaniem taka alternatywa pomaga czy przeszkadza sprawia, że myślimy w kategoriach zero-jedynkowych. Albo pomaga, albo przeszkadza. Tymczasem pytanie nie powinno brzmieć, czy technologia pomaga, czy przeszkadza, tylko jak sprawić, by technologie, które rozwijamy, pomagały, a w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały. I to jest tak naprawdę główny cel oceny technologii, czy działalności, która znana jest od kilkudziesięciu lat właśnie pod nazwą, w Polsce dopiero raczkującą nazwą ocena technologii, na świecie funkcjonuje to pod hasłem Technology Assessment, która właśnie jest pewną działalnością ekspercką, doradczą, świadczoną na rzecz przede wszystkim instytucji publicznych, parlamentów, rządów, która ma na celu właśnie pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak rozwijać określone technologie, by minimalizować ich ryzyka, wszelakie ryzyka społeczne, ekologiczne, środowiskowe, zdrowotne, technologiczne, a maksymalizować szanse, które są z nimi związane, czyli w maksymalny sposób wykorzystywać potencjał tych technologii, ukierunkowując ich rozwój w ten sposób, by, tutaj wracając do tego sformułowania Postmana, one jak najbardziej pomagały nam realizować cele, które sobie stawiamy jako społeczeństwa. Pawle, ty to samo pytanie, pomaga czy przeszkadza? Ja myślę, że najpierw warto sobie gdzieś uporządkować logicznie, o czym my mówimy, mówiąc o technologii, dlatego że to jest słowo, które jest bardzo naładowane znaczeniowo i dla większości ludzi wywołuje bardzo dużo skojarzeń, natomiast ja bym chciał przede wszystkim zaznaczyć jedną podstawową rzecz, że technologia to jest narzędzia, to są narzędzia, to jest rozwój narzędzi, tak, które mogą służyć pewnemu celowi. I teraz ocena technologii jest pozbawiona sensu, jeżeli nie będziemy najpierw wiedzieli, do jakiego celu ma służyć.
jeżeli spróbujemy oceniać technologię bez tego kontekstu, tak, znaczeniowego, to w tym momencie ta ocena jest po pierwsze błędna, po drugie może być każda i nie można jej porównać też, tak, czyli alternatyw technologicznych, to też jest ważna sprawa w naszych wyborach, nie można porównać, jeżeli nie zdefiniujemy tego celu, tak, i teraz ten cel jest pewną wizją czy społeczeństwa, czy wartości, czy pewną wizją tego, jak chcemy żyć, jak chcemy funkcjonować, tak? Jak to ma wyglądać. I to raczej wizją wielowymiarową. W związku z tym ocena tej technologii też musi być wielowymiarowa. Tak? I teraz jak wchodzimy w ocenę wielowymiarową, czyli nie tylko w jednym tym zero-jedynkowym wymiarze pod tytułem dobra, zła, dlatego że jeśli będziemy chcieli tak oceniać, to znowu będzie pytanie o to, jakie są kryteria i do jakiego celu jest dobra, do jakiego zła. I dzisiaj nie mamy już tych pytań, że w ogóle technologia nie jest oceniana. To wydaje mi się, że jest błędne myślenie. Ta technologia jest oceniana w tej chwili, chociażby oceniana przez rynek, przez gospodarkę i to jest w tej chwili największy wymiar oceny i ta ocena oddziaływuje. Problem w tym, że ta ocena stała się dominująca, inne oceny są przez gospodarkę spychane na dalszy plan i stąd mamy te kłopoty, które mamy i teraz mówimy, że technologia potrzebuje oceny. Okazuje się, że w innych wymiarach niż gospodarczy ta technologia zaczyna nam szkodzić. A niestety pytanie brzmi, czy utrzymamy wymiar gospodarczy jako jedyną ocenę, czy nie? I to jest główne pytanie, jeśli chodzi o technologię. Nie to, czy ją trzeba oceniać. Owszem, trzeba i to się od dawna dzieje, tylko dzieje się w sposób stosunkowo jednowymiarowy, tak? Albo powiedziałbym nawet bardzo jednowymiarowy i w tym robimy to coraz intensywniej. Piotrze, wrócę do ciebie. Ty jesteś jednym z współredaktorów publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Technology Assessment, problematyka oceny technologii. I skąd wziął się w ogóle pomysł na to, żeby taką publikację przygotować? Ta publikacja powstała kilka lat temu jako jedna z prób zaszczepienia w Polsce myślenia o ocenie technologii i zaszczepienia tej instytucji tak naprawdę, gdyż musimy być świadomi tego, że większość krajów rozwiniętych posiada w swoich zasobach, że tak to ujmę, właśnie instytucje nazywające się instytutami oceny technologii. W Niemczech, w innych krajach, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych istnieją instytucje bądź przyparlamentarne, bądź funkcjonujące przy rządach, które pełnią funkcje doradcze i oceniają na bieżąco przede wszystkim prawo na etapie jego stanowienia pod kątem właśnie tego, jak technologie, które dane prawo dotyczy, będą wpływały na różne aspekty życia społecznego. Czyli krótko mówiąc, tak jak w Polsce mamy ocenę skutków regulacji, która towarzyszy każdemu nowemu aktowi prawnemu, tak prawo, które dotyczy technologii, powinno mieć taki element oceny technologii, oceny skutków rozwoju danej technologii. I ta publikacja wydana przez Biuro Analiz Sejmowych była taką próbą zaszczepienia tego sposobu myślenia, ale pamiętajmy o tym, że ona jest już dość leciwa, wyszła kilka lat temu, od tego czasu też się dużo zmieniło. W mijającym właśnie roku, na początku 2020 roku, w ramach sieci badawczej Łukasiewicz powstała idea, by stworzyć Instytut Oceny Technologii, który będzie działał właśnie w ramach tej sieci. Krokiem w stronę stworzenia tego instytutu jest powołanie Centrum Oceny Technologii w ramach Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemyśle ORGMAS, działającego w ramach sieci badawczej Łukasiewicz. I to jest właśnie próba zaszczepienia w Polsce tej procedury oceny technologii. W trochę innym kontekście instytucjonalnym, bo nie mówimy tutaj o instytucji, która będzie funkcjonowała przy parlamencie i obsługiwała posłów i działała na rzecz Sejmu, ale mówimy o instytucji, która chyba jest nawet lepiej umiejscowiona niż instytucje przyparlamentarne czy działające przy rządach, dlatego że
umiejscowiony w ramach jednej z największych, z trzech największych sieci badawczych w Europie. Sieć Łukasiewicz skupia 32 instytuty technologiczne zajmujące się badaniami i rozwojem. W nich pracuje w sumie 4 tysiące pracowników naukowych, badawczych. Więc jesteśmy umiejscowieni w samym środku tego ekosystemu B+R i możemy oceniać technologie w momencie, gdy one powstają, albo gdy w ogóle powstają pomysły na te technologie, czyli tam, gdzie powinno się działać. Gdyż jedną z bolączek oceny technologii jest reagowanie post factum, gdy technologia jest już gotowa i jest na etapie wdrożenia i trzeba podjąć decyzję, czy ją wdrażać, czy nie wdrażać, albo jak ją uregulować i na jakich warunkach. W przypadku funkcjonowania w ramach sieci badawczej takiej jak Łukasiewicz mamy możliwość współkształtować rozwój technologiczny u jego zarania. Stąd też ten pomysł kierownictwa Łukasiewicza, by stworzyć Instytut Oceny Technologii, co właśnie się dzieje i czego razem jest Centrum Oceny Technologii, którym kieruję. Pawle, wspomniałeś o tym, że wymiar gospodarczy to wymiar, który dominuje. Czego byś oczekiwał od oceny technologii, chociażby od oceny w ramach tego centrum, o którym wspomina Piotr? Znaczy ja już jak słyszę konstrukcję tego centrum i to, w jaki sposób technologia będzie oceniana przez ludzi, którzy robią prace badawczo-rozwojowe, którzy są jakby wpięci w system gospodarczy i nie posiadają też kompetencji spoza prac rozwojowych, które robią, to już się boję, tak? Że to jest tylko powtórka z tego samego, co ćwiczymy jako cywilizacja już dobre ponad 100 lat, tak? Czyli krótko mówiąc, podporządkowania rozwoju technologii jedynie temu tak zwanemu postępowi gospodarczemu i postępowi w innowacjach, przy czym innowacje rozumie się tylko jako te, które pozwalają zarabiać więcej pieniędzy. Bo to samo rodzi problem, tak? Także po prostu utworzenie takiego mechanizmu, czy na początku technologii, czy nie, który będzie oceniał tą technologię z punktu widzenia jej tylko i wyłącznie jej innowacyjności i tak dalej, jest mechanizmem bardzo niewydolnym. Pozwolę sobie dać przykład, znaczy takim, który jest skazany na niepowodzenie, pozwolę sobie dać przykład sprzed 100 lat, który zaczyna się 100 lat temu, a którego konsekwencje wszyscy znają, po to, żeby się nim posłużyć do tego, żeby zobrazować, jak działa technologia w tej chwili, jej ocena i jakie są tego efekty i konsekwencje i czego możemy się spodziewać. Na przykład dotyczy czegoś, co się nazywa TEL, to jest tetraetyl LED, czyli czteroetylekołowiu. W 1921 roku, dlatego mówię, że to już blisko 100 lat, bo jesteśmy na prawie w 2021 roku, został on jak znaleziony przez jednego z inżynierów General Motors po to, żeby zmniejszyć efekty spalania stukowego. Nie wiem, czy większość ludzi nie wie, co to jest spalanie stukowe w silnikach spalinowych. Ja dobrze wiem, bo akurat co prawda jestem elektronikiem z wykształcenia, ale silnikami spalinowymi zajmowałem się również. W każdym bądź razie, żeby nie wdrażać, to był to poważny problem dla branży samochodowej. General Motors szukało sposobu, żeby to spalanie stukowe wyeliminować i próbowało różnych dodatków do paliwa w tym celu. I okazało się, że są dwa tak naprawdę, które dają dobre efekty. Jeden to był właśnie czteroetylekołowiu. Drugi to było zasilanie samochodów dodatkiem z alkoholem etylowym, czyli krótko mówiąc spirytusem spożywczym. W związku z czym okazało się, że spirytus spożywczy nie da się opatentować, więc General Motors stwierdził, że poza tym wyszło, że 3 centy na galonie będzie droższy od czteroetylkołowiu. W związku z tym czteroetylkołowiu został dodatkiem do benzyny i od 1923 roku stacje benzynowe zaczęły to takie paliwo sprzedawać. Tak? Czteroetylkołowiu jest substancją silnie toksyczną, przenikającą przez skórę, szczególnie w dużych stężeniach. I w tymże 1923 roku, kiedy to weszło na stacje benzynowe, ten inżynier, który badał ten czteroetylkołowiu, już leżał zatruty ołowiem
i półżywy w tym czasie. Niemniej mnóstwo głosów się pojawiało, że to jest trucizna i że nie wolno tego używać. Natomiast General Motors był na tyle silny, żeby te wszystkie rzeczy spychać. Do którego roku? Pytam, do 1977, kiedy to EPA amerykańska w końcu wycofała pod silnymi naciskami benzynę z czterotylkiem ołowiu i zastąpiła ją benzyną bezołowiową, co spowodowało wiele różnych konsekwencji, między innymi potrzeby przebudowy silników, gniazd zaworów i różnych innych rzeczy. Niemniej nikt nie był w stanie pomimo tego, że w 1921 roku było wiadomo, że jest to substancja toksyczna i że będzie rozpylana na szeroką skalę, nikt nie był w stanie tego zatrzymać. W Polsce był sprzedawany do prawie 2000 roku benzyna bezołowiowa, także tak szybko doszliśmy do doskonałej oceny technologii. A mimo przecież problem polega z oceną technologii nie na tym, czy ona jest dokonywana, problem polega na tym, czy jest dokonywana w wymiarach innych niż korzyści gospodarcze, które są i jaką moc ma ta ocena. Co z tego, że wtedy były oceny takie, że jest to toksyczne, jeśli nie miały przełożenia na rzeczywistość i jeśli rzeczywistość jest taka, że firmy, które korzystają z tych wynalazków, mają z nich tak duże korzyści i tak dużymi zasobami finansowymi dysponują, że są w stanie spychać zarówno badania naukowe, jak i innego rodzaju głosy w sprawie tej danej technologii, po prostu zamiatać je pod dywan tak długo, jak technologia przynosi zyski. Paradoksalnie im większe zyski przychodzi, tym większymi środkami na to jakby technologii właściciele technologii dysponują, tak? Czy ci, którzy beneficjenci technologii tak naprawdę. I społeczeństwo jest tylko informowane odpowiednio do tego. I to samo dzisiaj mamy z technologiami bezprzewodowymi. Mamy tą samą kontrowersję. Ile nam zajmie czasu? Nie wiem. Być może 60, być może 80 lat, bo ten czas się nie skraca, a firmy stają się tak samo branża farmaceutyczna, tak samo branża technologii typu bezprzewodowych technologii, czyli telekomunikacyjna i tak dalej, stają się bardzo, bardzo wydajne w tym, żeby spychać w niebyt głosy, które mówią o niebezpieczeństwie technologii. Stały się bardzo wydajne w tym i są w stanie to robić bardzo, bardzo długo i przykłady można by mnożyć, tak? To był jeden z nich dotyczący czegoś, co dzisiaj już zapomnieliśmy, natomiast nie zapomniały nasze kości, w których ten ołów ciągle jest, bo jego połowiczny okres jakby eliminacji z organizmu wynosi bodajże 7 lat, o ile dobrze pamiętam, jeśli nie 14, tak? Czyli tylko po 7 latach mamy połowę ołowiu, który zaabsorbowaliśmy z otoczenia. Narażone są na to dziś. Nawet nie mierzymy dzisiaj skutków tej decyzji, która przez 50 lat obowiązywała, bo one są katastrofalne. Ten ołów w kościach powoduje osteoporozę i tak dalej, z którą mamy ogromny problem. A nawet nie mierzymy, nawet nie zmierzyliśmy tego, co zrobiliśmy, dlatego że technologie nowe też nie mają monitorowania. Tak? I to, co mówiłem w ekspertyzie dotyczącej 5G, że jeśli coś wdrażamy, a mamy co do tego jakiekolwiek wątpliwości, a zawsze będziemy mieli przy nowych technologiach i powinniśmy mieć wątpliwości chociażby w oddziaływaniach zdrowotnych, to musimy równocześnie wprowadzić system pomiaru, system monitoringu i mierzenia, który da nam dane i nie poddawać od razu całej populacji tej nowej technologii, tylko zostawić tą część, która być może nie chce jej używać nawet i nie napromieniowywać wszystkich po to, żeby chociażby mieć grupę kontrolną. Natomiast w inny sposób my się nic nie uczymy. My zamiatamy pod dywan i nawet nie ma z tego żadnej nauki, żadnego uczenia. Więc jak myślę o takiej ocenie technologii, która jest podporządkowana znowu branży, która ma z niej korzystać, to ta ocena będzie tylko i wyłącznie intensyfikowała tą technologię w jednym wymiarze, co oznacza, że będzie ona jeszcze silniejsza, żeby inne wymiary zamiatać pod dywan. Piotrze, czy mamy faktycznie czego się obawiać w kontekście tego, co powiedział Paweł? Czy ja tutaj się zgodzę i się nie zgodzę? Znaczy, zgodzę się tak w 75% z tymi założeniami, które pan Paweł przedstawił, to znaczy zdecydowanie zgoda, jeśli chodzi o kwestię dominacji takiej oceny gospodarczej i zagrożeń z tym związanych. Znaczy, gdyby tak było, to faktycznie byłoby źle.
zgadzam się właśnie z tym, że czymś niewłaściwym w dotychczasowej praktyce gospodarczej, innowacyjnej, czymś niewłaściwym było zdominowanie oceny technologii przez wymiar tylko i wyłącznie rozwoju gospodarczego i taki stricte ekonomiczno-innowacyjny, ale nie zgodzę się co do tego, że tak samo to działa w Centrum Oceny Technologii w Łukasiewiczu, dlatego że po pierwsze Łukasiewicz jest instytucją publiczną i skupia 32 instytuty badawcze, które są publicznymi jednostkami, więc nie działa w ramach żadnej konkretnej branży ani w ramach sektora prywatnego, działa na potrzeby rozwoju gospodarki, to jest główny cel działalności Łukasiewicza, ale działa jednak z perspektywy publicznej i państwowej. To, co oznacza, że cele, które przyświecają Łukasiewiczowi, są dużo szersze niż cele gospodarcze. Są to cele związane z pewnymi celami rozwojowymi, strategicznymi całego kraju. I podobnie jest z Centrum Oceny Technologii. My od samego początku zdecydowanie wychodzimy poza taką gospodarczą ocenę technologii, które są rozwijane, czyli zdecydowanie wykraczamy poza ten cel, jakim jest komercjalizacja wiedzy, komercjalizacja technologii, a zamiast tego mówimy o tak zwanym SORCie, czyli społecznie odpowiedzialnym rozwoju technologicznym. Celem oceny technologii, który nam przyświeca w Łukasiewiczu, jest ocenianie technologii pod takim kątem, by były one nie tylko komercjalizowalne, czyli sprzedawalne i wdrażalne w gospodarce, ale by były one jednocześnie, podkreślam jednocześnie, odpowiedzialne społecznie. To znaczy tutaj mówię tak naprawdę o zadbaniu o tę wielowymiarowość oceny technologii. Przykładowo, jeśli teraz jednym z tematów, nad którymi pracujemy, jest budownictwo modułowe związane z programem państwowym Mieszkanie Plus, którego celem jest opracowanie technologii i usług B plus R, które mogłyby być świadczone w ramach sieci Łukasiewicz na rzecz właśnie rozwoju budownictwa modułowego w Polsce, po to, by program budownictwa mieszkaniowego mógł się rozwijać, to nie patrzymy tylko na to, jak wyprodukować jak najbardziej efektywne technologie budowlane, ale patrzymy na to, w jaki sposób jednocześnie zapewnić, by te technologie spełniały pewne cele środowiskowe, jak zadbać o odpowiednie własności termomodernizacyjne związane z tymi technologiami, by dążyć do rozwoju budownictwa niskoemisyjnego i dbać o efektywność energetyczną, a także dbamy o to, by te technologie budowlane były jak najbardziej, mówiąc krótko, przyjazne ludziom, zgodne z pewną wizją architektury, rozwoju budownictwa, która byłaby akceptowalna dla społeczeństwa. Czyli odchodzimy od takiego technokratycznego podejścia, w którym chodziłoby tylko o to, by wyprodukować jak najtaniej, jak najszybciej, jak najbardziej efektywne technologie, ale dbamy jednocześnie o to, by realizować inne pozagospodarcze, pozabiznesowe cele, które nam przyświecają, które są właśnie związane z tą ideą społecznie odpowiedzialnego rozwoju technologicznego. Paweł, zaraz oddam Ci głos, natomiast jeszcze Piotrze chciałem Cię spytać, a jak wygląda podejście polityków, decydentów do Waszego wielowymiarowego oglądu sytuacji? Jest zaskakująco pozytywne. Większość decydentów, z którymi konsultowaliśmy, którym przedstawialiśmy ideę Instytutu Oceny Technologii, docelowo, a aktualnie Centrum Oceny Technologii, większość komentowała to takimi słowami, że świetnie, że w końcu coś takiego powstaje i że jest to faktycznie szansa na pewną nową jakość. Bo ta nowa jakość w naszym środowisku B plus R wiąże się też z tym, co warto też tutaj podkreślić. W Centrum Oceny Technologii nie pracują sami inżynierowie, a nawet nie pracują przede wszystkim inżynierowie czy technolodzy. My zatrudniamy z założenia przede wszystkim osoby, które łączą kompetencje
technologiczno-inżynieryjne, czyli znają się po prostu na tym, o czym mówimy, z kompetencjami społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, humanistycznymi. Gdyby spojrzeć na profile naszych pracowników, to mamy i filozofów, i psychologów, i ekonomistów, i socjologów, oraz mamy ludzi, którzy pracują zarówno w sektorze akademickim, jak i tych, którzy mają doświadczenie konsultingowo-analityczne. Więc pod tym względem jesteśmy takim dość specyficznym instytutem Łukasiewicza, gdyż jako jedyni spośród tych 32 nie jesteśmy instytutem technologicznym, ale właśnie z założenia opieramy się na szerokim spektrum kompetencji wykraczających poza ocenę technologiczną, co też ma zapewniać uwzględnienie tych wielu wymiarów oceny technologii. I myślę, że to jest dość dobrze odbierane, bo to jest właśnie pewnego rodzaju nowa jakość w tym sektorze B plus R. No dobrze, brzmi to dla moich uszu dobrze. A jak to widzisz, Pawle, z perspektywy swojej inżynierskiej? Ja widzę dużo ładnych słów, natomiast nie widzę przykładów, jakby konkretów, które mogłyby zmieniać tą sytuację, którą mamy de facto, tak? Znaczy, dlatego że no ładnie jest powiedzieć społecznie odpowiedzialny rozwój. Pytanie, kto to ocenia? Czy to jest społecznie odpowiedzialny rozwój, czy nie? I jakie ma kryteria? A jeszcze głębiej sięgając, jakie ma kompetencje do tego, żeby to ocenić? Tak? Bo jeśli dzisiaj powiemy ładnie, że dbamy też o środowisko, no to na przykład technologia oświetleniowa LED, tak, czyli diodami elektroluminescencyjnymi oświecenie, jest dzisiaj jakby na topie w społecznej świadomości, szczególnie polskiej, gdzie do nas pewne informacje docierają z dużym opóźnieniem i zrozumienie działania technologii dociera z dużym opóźnieniem, jest na topie tego, co należy, tak? Że to wspaniałe, bo energooszczędne i tak dalej. Gdzie w tej chwili mamy już całą masę badań naukowych dotyczących tak zwanych efektów tak zwanego ALAN, czyli Artificial Light at Night, czyli tego, co się dzieje z organizmem ludzkim, jak się degeneruje, jeżeli świecimy sobie sztucznym światłem w nocy, a to sztuczne światło okazuje się, że od LED-ów jest najbardziej szkodliwe ze względu na nadreprezentację niebieskiej barwy, tak, i pobudzenie po prostu organizmu wtedy, kiedy powinien produkować melatoninę, czyli wieczorem i w nocy, pobudzenie go do działania i do produkcji kortyzolu, czyli zaburzenie w ogóle rytmów dobowych i konsekwencje związane. Mamy badania bardzo dobre wiążące to, że sztuczne światło w nocy powoduje znacznie zwiększone ryzyko raka, w tym raka piersi w szczególności. Tak, jest to potwierdzone na mnóstwie przypadków. Natomiast co my robimy? No, instalujemy to oświetlenie LED wszędzie za pieniądze unijne. Ja pracuję w tej chwili z biura w Polanicy Zdrój. Tutaj lampy są co 3 metry świecące tak mocno w nocy, jakby to było największe miasto. To jest ma być uzdrowisko. Ze środków unijnych sfinansowane i wszyscy się dzisiaj zachwycają, że energooszczędnie, chociaż nie wiem wcale, czy oszczędności są, dlatego że jak już LEDy weszły, to się okazało, że możemy, że ponieważ powodują, że oszczędzamy na rachunkach, to możemy mieć jaśniej. Tak? Świeci się to wszystko w nocy na potęgę i powoduje zwiększone ryzyko raka, ale pytanie brzmi, czy ktoś z Łukasiewicza w ogóle o tym wie? I jeżeli będzie wiedział, to czy w ogóle w Centrum Badawczym Łukasiewicz ktoś się tym zajmie i zacznie liczyć to ryzyko w kategoriach również i finansowych, również tego, ile będzie kosztowała opieka zdrowotna nad tymi ludźmi, i liczyć w kategoriach ludzkich, skoro tak ładnie mówimy o społecznie odpowiedzialnym rozwoju. I mogę takich technologii, które mają tą ciemną stronę zdrowotną i dzisiaj już nauka dobrze o nich wie, mogę ich tutaj wymieniać mnóstwo, bo tak się składa, że się tym zajmuję od wielu, wielu lat i bardzo wielowymiarowo na to patrzę. I nie dlatego tylko, że jestem, że mam wykształcenie takie lub inne, tylko dlatego, że przekraczam to wykształcenie i to jest to, czego bym wymagał w tym momencie od tak zwanej społecznie odpowiedzialnego rozwoju. Nie wierzę w to, od razu powiem, to oczywiście jest dzisiaj tylko stwierdzenie na wyrost, bo nie jestem w stanie ocenić tego, co zrobi Centrum Badawcze Łukasiewicz, bo dopiero się jakby powstaje, rodzi i zaczyna działać, ale nie wierzę, szczerze mówiąc, że będzie tam miejsce na
na osoby myślące pod prąd, myślące w taki sposób, żeby patrzeć na to, co się dzieje z technologiami i nie wiem, czy dostaną wynagrodzenie za to, żeby mówić rzeczy niepopularne, a jednak społecznie bardzo istotne, żeby tak naprawdę można było nazwać to społecznie odpowiedzialnym rozwojem, bo w tej chwili nazwę można podać, tylko ja mówię, co mierzymy, tak? Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że w opinii społecznej funkcjonuje, zapytam panów teraz, co oznacza, jak się mierzy, jak zostało zmierzone to, że szczepionka, która w tej chwili jest wprowadzana i masowo się szczepimy, ma skuteczność 95%. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Jakie rzeczy były zmierzone? Jakie kryteria były zmierzone? W jaki sposób? Co to oznacza? Nie wiemy. No właśnie. Tak? I teraz mówimy o społecznie odpowiedzialnej komunikacji, jakby naukowych badań. I ja pytam, o czym my mówimy, tak? I dlatego mówię, że jeśli w tej chwili musimy zrozumieć jedną rzecz. Ludzie myślący o technologii w ten sposób, myślący sensownie o technologii jako szeroko, wielowymiarowo i próbujący ją tak oceniać, są w tej chwili w społeczeństwie totalnie outcastami, tak? Są wyrzuceni poza jego nawias, są odfiltrowywani z tego społeczeństwa, dlatego że to społeczeństwo rządzi się innymi prawami. Społeczeństwo rządzi się głównie wzrostem gospodarczym i osoba, która próbuje prowadzić szerokie badania i zrozumieć, jak to wszystko działa wielowymiarowo, generalnie nie może znaleźć nawet zatrudnienia, pieniędzy, płacy i tak dalej, bo nie takie są kryteria. W szczególności jeśli mówi rzeczy niewygodne dla biznesu, dla dużego biznesu. Tak? Będzie spychana i widzimy to, jeżeli robimy coś przy rządzie, przy parlamencie, no to zobaczmy, jak działało Ministerstwo Zdrowia, jak działało Ministerstwo Cyfryzacji w sprawie dyskusji na temat bezpieczeństwa sieci 5G. Tak? W sytuacji, w której jakby ilość badań i kontrowersje, nawet jeśli byśmy powiedzieli, że 50% badań pokazuje, że nie ma efektów na poziomach tych dopuszczalnych norm w tej chwili, a drugie 50% pokazuje, że są efekty, nawet gdybyśmy to sprowadzili do takiego prymitywnego poziomu, to co? To chce powiedzieć Ministerstwo Zdrowia, że te 50% badań jest do wyrzucenia do śmieci? A to jest to dokładnie, co powiedziało, bo stwierdziło, że można spokojnie w sytuacji kontrowersji na świecie podnieść normy stukrotnie, tak, ekspozycji ludności na to, co jest. Komu to służyło? No oczywiste jest, komu to służyło. Służyło branży telekomunikacyjnej i naszemu wzrostowi gospodarczemu i temu, że przecież nie możemy zostać z tyłu i nie wdrożyć 5G. Co prawda tak nie dotyczy 5G, tylko wszystkich pól elektromagnetycznych o tym zakresie częstotliwości i wszystkich technologii bezprzewodowych. Tak? I co my robimy? Tak? My spychamy, a całą resztę osób, które próbowały w tej sprawie się wyrazić, zamknięto do grona oszołomów i stwierdzono, że społecznie odpowiedzialny rozwój polega na tym, że będziemy rozwijać na stukrotnie, znaczy napromieniujemy Polaków stukrotnie więcej niż wcześniejsze normy. Zignorujemy zalecenia takich jakby już chociażby nawet takich instytucji jak Instytut Medycyny Pracy i tak dalej, który mówi, że nie potrzeba tych norm podnosić. Zignorujemy to całkowicie i uznamy, że wszystko jest w porządku. I nazwiemy to społecznie odpowiedzialnym rozwojem, bo korzyści są olbrzymie, tak? Bo pieniądze wpłyną za korzystanie z licencji i tak dalej. Teraz to na tym nie koniec. Na tym nie koniec, to jest dopiero początek. Dlatego, że nie wdrożymy żadnego systemu pomiaru rzeczywistej ekspozycji ludności i nie będziemy porównywać, ponieważ wszystkich eksponujemy na to, nie będziemy porównywać, jakie ta ekspozycja ma konsekwencje zdrowotne, nie będziemy mieli w związku z tym żadnych danych, jak stare powiedzenie mówi, że nie da się czymś zarządzać, jak się nie da mierzyć. I to jest dokładnie zastosowanie odwrotne, tego twierdzenia odwrotnego w rozwoju gospodarczym. Tak? Jeżeli nie będziemy w stanie tego zmierzyć, to nie da rady też udowodnić efektów zdrowotnych. Tak? I to jest to, co się stosuje. Czyli żadnego systemu monitoringu nie ma na niego pieniędzy, nikt tego nie będzie sprawdzał, dane nie będą dostępne do badań naukowych dalej i nigdy się już nie dowiemy, jak byśmy funkcjonowali zdrowotnie, gdybyśmy tego nie wdrożyli, tej technologii. To jest wzorzec, który dzisiaj dotyczy wszystkich technologii, które przynoszą bardzo duże zyski. Teraz
Cały widz polega na tym, że gdybyśmy chcieli wdrożyć, gdyby ktoś chciał wdrożyć naprawdę taki system, który by oceniał tą technologię sensownie, to ja mogę zaproponować pewien blueprint dla takiego systemu. Pewien wzorzec. Może nie jest idealny na razie, ale nad którym warto by się zastanowić i pochylić. Mianowicie wyglądałby na następujący sposób, bo to musi być system, który cały czas technologię ocenia, bo my się przecież uczymy. W momencie wprowadzania technologii, czyli rozwoju, tak jak tutaj mówiliśmy o roli tego centrum, także już na etapie tworzenia, my wiemy coś na temat tej technologii, najczęściej znamy ją tę stronę, którą rozwijamy i którą się w tym momencie zachwycamy. Natomiast na temat jej innych stron i konsekwencji bardzo mało wiemy i nie ma co liczyć, że będziemy wiedzieli od razu wszystko. Takiej możliwości nie ma. Co prawda czasem tak bywa, jak podawałem przykład cztery tylko łowiu, że już wtedy wiemy, tak? I wtedy spychamy to również w niebyt, bo się nie opłaca. Ale zakładamy, że przy nowych technologiach czasami nie wiemy, często nie będziemy wiedzieć. W związku z tym, jeśli już decydujemy się, żeby wprowadzać nową technologię dalej, pomimo tego, że wiemy, że nie wiemy wszystkiego i być może efekty się pojawią, to musimy zbudować system, który będzie tą technologię oceniał na bazie tego, czego się dowiadujemy o niej, ale ten system musi być na tyle mocny, żeby być w stanie tę technologię zastopować, dlatego że podstawowy problem dzisiaj jest taki, że my się budzimy z dużą ilością informacji na temat ciemnej strony technologii, na przykład zdrowotnej, wtedy, kiedy ta technologia przynosi już tak kolosalne zyski, że ten przekaz będzie musiał być, dlatego że takie są prawa gospodarki rynkowej. Szefowie firm, szefowie korporacji są wynagradzani za to, jakie zyski przynoszą tej firmie. I wycena na giełdzie tej firmy zależy od tego. W związku z tym my wszyscy, grając na tej giełdzie poprzez fundusze emerytalne, będąc tam poprzez banki, w których mamy pieniądze i tak dalej, jesteśmy aktywnymi uczestnikami tego procesu, jesteśmy w niego włączeni. Firmy są wynagradzane za to, żeby produkować zyski. Żeby produkować większe zyski, trzeba i żeby je produkować, trzeba spychać tę nieprzyjemną część wiadomości na temat tej technologii do niebytu albo do oszołomstwa, do głupich ludzi, do płaskiej ziemi i do powrotu do króla świeczka i tak dalej. Wszystkie te rzeczy słyszeliśmy, można poczytać w wypowiedziach chociażby Ministerstwa Cyfryzacji, w Białej Księdze 5G i tak dalej. Tak, po prostu wszyscy ludzie, którzy mają cokolwiek przeciwko, są albo psychicznie chorzy, albo są po prostu oszołomami i są niedoedukowani i tak dalej. I tutaj różne tytuły naukowe do tego przychodzą i wypowiadają się po prostu w danej kwestii. Tak? Inni ludzie, którzy się wypowiadają, i badania naukowe, które są złe, dlatego że ocena tego, które badania są złe, a które są dobre i które bierzemy pod uwagę, należy do proponentów technologii, tak? Bo oni dostali tę ocenę. Więc my musimy oceniać to przez dłuższy czas, tak? Czyli musimy dać narzędzia takie i pieniądze, które będą adekwatne do tego, ile na technologii się zarabia. Dlatego nową technologię należałoby opodatkować i to dosyć wysoko, proponował 80%, przepraszam, 20%, tak żeby 80 zostawić. I te 20% proponuję wylosować naukowców z różnych dziedzin, którzy będą dostawali po prostu jako prezent, jak w totolotku, grant na swoje badanie, które będą musieli w tej sprawie opublikować. I z ich publikacji, które będą dostępne społecznie i będą do publicznej wiadomości, będzie dalej wykonywana ocena technologii, ta ocena technologii będzie albo ten podatek 20% obniżała, albo go podwyższała, co będzie oznaczało, że będą mogły powstawać alternatywy technologiczne, które będą miały przełożenie na to, jak będą zarabiały. Bo jeżeli alternatywa technologiczna będzie oceniana coraz gorzej, to będzie od niej coraz wyższy podatek. Jeżeli będzie oceniana coraz lepiej, również pod innymi względami, podatek będzie mniejszy i będzie można ją rozwijać i więcej zarabiać. Dlatego, że dzisiaj alternatywy technologiczne najczęściej istnieją do tych technologii, które w tej chwili dochodzimy do wniosku, że niestety nam bardzo szkodzą, natomiast one już nie mają możliwości wejścia, dlatego że tak już mocno
tak już mocno poszliśmy w tą stronę rozwoju, takiej przy technologii bezprzewodowej, w szkołach zamiast Wi-Fi dzieci wystawiać na Wi-Fi, możemy zrobić komunikację w świetle widzialnym, nie ma problemu. Instalowane są rzeczy w żarówkach, tak, i mamy telekomunikację bezprzewodową na krótki zasięg, która jest po prostu w świetle widzialnym albo nawet bliskiej podczerwieni. Ta alternatywa technologiczna istnieje, jest dużo zdrowsza niż promieniowanie Wi-Fi na temat wszystkich badań. Może nie jest idealna, może ją trzeba też nadal badać, na pewno tak, na pewno jest dużo zdrowsza od tego, ale ona już nie ma dzisiaj szans. Chociażby z tego powodu, że wyprodukowanie układu telekomunikacji bezprzewodowej Wi-Fi, który produkuje się w miliardach egzemplarzy w tej chwili, jest, kosztuje grosze, a wprowadzenie nowej technologii innej i odmiennej do tego będzie kosztowało bardzo dużo, już nie ma powrotu. Tak? I tak można by podawać, mnożyć przykłady technologii, które miały zdecydowanie lepszą alternatywę na którymś poziomie rozwoju, tylko że ta alternatywa została już zjedzona przez zyski po prostu z tego, co już jest, na czym się dalej zarabia. Paweł, zatrzymam cię, zatrzymam cię w tym momencie. Piotrze, co ty na to? No, ja znów tradycyjnie trochę się zgodzę, a trochę się nie zgodzę, przy czym tutaj już w większym stopniu się nie zgodzę niż zgodzę. Znaczy, to wszystko, o czym pan Paweł mówił, to co dotyczy celów oceny technologii, tego, kto je definiuje, jak i dylematów związanych z szacowaniem ryzyka, to są w pewnym sensie takie dyżurne tematy, dyżurne zagadnienia związane z rozwojem technologii, które towarzyszą refleksji nad tym nurtem od lat właściwie 80. I one są wszystkie jak najbardziej uzasadnione i słuszne. Znaczy faktycznie musimy myśleć o tym, kto ustanawia te cele, jak one są definiowane, jak zapewnić możliwie najszerszy udział interesariuszy społeczeństwa w definiowaniu tych celów, jak i oczywiście ocena ryzyka jest wyzwaniem samym sobie, tak to krótko ujmę, i trzeba to robić starannie i niezbędne są procedury, mechanizmy systemowe, które będą to ryzyko przy nowych technologiach oceniały. Po to jest ocena technologii jako pewna praktyka instytucjonalno-ekspercka. To, z czym się nie zgodzę i co mnie przeraziło, jak to usłyszałem, to jest ta propozycja 20% podatku na nowe technologie, gdyż to byłoby najprostsza recepta na uczynienie z Polski pustyni innowacyjnej, gdyż właśnie wyssałoby wszelką działalność badawczo-rozwojową z naszego kraju. Aczkolwiek znów zgadzam się z tym, że oczywiście należy badać nowe technologie, należy monitorować na bieżąco ich wpływ i oceniać ich skutki, ale nie zgadzam się z tym, żeby koszty tego powinni ponosić przedsiębiorcy, bo raczej trend jest w tym kierunku, by przedsiębiorcom przyznawać ulgi na działalność badawczo-rozwojową, tak jak jest to w obecnym naszym systemie prawnym, a nie obciążać ich dodatkowymi daninami. Moim zdaniem koszt tych badań powinno ponosić państwo w ramach publicznie finansowanego systemu nauki i systemu badań. I po to ja nie mówiłem o kosztach badań i rozwoju, mówiłem o kosztach po wdrożeniu. No tak, ale w każdym razie jest to obciążenie podatkiem przedsiębiorców czy firm, które wdrażają daną technologię, co wychodzi na to samo, gdyż w tym momencie oni są klientami, którzy dla tych usług B+R, które są rozwijane. W każdym razie to, co jest tutaj na pewno ważne, to jest to, że powinniśmy się skupić na stworzeniu pewnego systemu oceny ryzyka i oceny technologii, ale tak jak powiedziałem na początku, to wszystko są dyżurne tematy oceny technologii, ale mi tutaj brakuje jednego, bo ocena technologii przez wiele lat miała właśnie takie oblicze, jak pan Paweł to prezentuje, takie bardzo krytyczne i nastawione na identyfikację ryzyk. W literaturze opisuje się to jako postawa takiego watchdoga, takiego psa strzegącego, którego zadaniem, czyli zadaniem oceny technologii w tym przypadku jest zabezpieczanie nas przed wdrażaniem i rozwojem ryzykownych technologii. Czyli właśnie ta koncentracja na ryzykach, na szkodliwych skutkach rozwoju technologii. Mniej więcej od lat 90. mówi się jednak o tym, że poza tą postawą psa strzegącego niezbędna jest też postawa psa tropiącego i takie trochę bardziej pozytywne spojrzenie na technologię z takim trochę większym zaufaniem i
kredytem takiego zaufania, który pozwala dostrzec potencjał rozwojowy kryjący się w tych technologiach. Bo wrócę tutaj do tego, o czym sam pan Paweł mówił na początku, że ocena technologii jest zdominowana biznesowo. W efekcie, dodałbym tutaj, kierunek rozwoju technologicznego jest wyznaczany przez interesy przede wszystkim dużych koncernów technologicznych, upraszczając. I ta postawa takiego psa tropiącego, który rozpoznaje szanse i rozpoznaje możliwości pozytywnego wykorzystania określonych technologii, jest właśnie próbą poszerzenia tej sytuacji i wyjścia poza te interesy gospodarcze, tak by o kierunku rozwoju technologii decydowały nie tylko interesy biznesu, ale by były one podporządkowane właśnie, ja będę się tego cały czas trzymał, celom związanym ze społecznie odpowiedzialnym rozwojem. Jakkolwiek definiowanym, ale uważam, że w naszym interesie publicznym jako społeczeństwa, kraju, państwa jest to, by w sposób aktywny wpływać na kierunek rozwoju technologicznego i prowadzić ocenę technologii w taki sposób, by pokazywać potencjalne kierunki rozwoju technologicznego, które pozwolą nam zadbać o to, by ta technologia, wracając do Nila Postmana, właśnie bardziej nam pomagała, bardziej nam służyła jako społeczeństwu i pozwalała nam realizować nasze cele rozwojowe, które sobie przyjmujemy. I uprawiając ocenę technologii, trzeba balansować między tą postawą psa strzegącego i postawą psa tropiącego, co oczywiście jest bardzo trudne. Ale to w praktyce oznacza tak naprawdę pewien eksperyment z ryzykowaniem. Bo ja się znów zgodzę z tym, że technologia zawsze wyprzedza prawodawstwo. To już zostało opisane chyba w latach 70. w ramach filozofii nauki, filozofii techniki, że nasza wiedza, nasze technologie wyprzedzają naszą wiedzę o tych technologiach. Zawsze jesteśmy krok z tyłu jako społeczeństwo i zawsze będzie tak, że nie będziemy wiedzieli wszystkiego, co robimy, nie będziemy znali tych konsekwencji, będzie bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo ryzyk. I teraz pytanie, co my z tym faktem robimy? Czy w związku z tym blokujemy rozwój technologiczny, bo mówimy, że zbyt dużo jest ryzyk, zbyt dużo jest niewiadomych. No absolutnie nie. Nie wdrażamy danej technologii, póki nie mamy 100% pewności, a może ile? 90%, 80%, a być może po prostu świadomie eksperymentujemy. I to jest to, co ja bym postulował. Świadome eksperymentowanie z naciskiem na świadome. Świadome. No to teraz niech mi pan pokaże, ryzyka, gdzie ten środowy eksperyment jest w przykładzie czteroetylku ołowiu albo w przykładzie promieniowania elektromagnetycznego. Nie, oczywiście ani w jednym, ani w drugim. On jest kompletnie nieświadomy, oczywiście. Dlatego że my i nigdy nie będzie świadomy. Dlatego mówię, że pomiary nie są wdrażane, tak? To znaczy, tak, nie mamy żadnej możliwości mierzenia i cofnięcia się z tej technologii, co znaczy, że my robimy następującą rzecz. My idziemy do przodu z tą technologią, ja się zgadzam z tą metaforą psa tropiącego i absolutnie się zgadzam, tylko że jeżeli chcemy tropić, to musimy wiedzieć co. I to już mówiłem wcześniej, to znaczy, że musimy mieć pewną wizję i dopiero wizję tego, jak chcemy żyć, jak chcemy funkcjonować jako społeczeństwo i do tego dobierać alternatywy technologiczne, czyli narzędzia, które są właściwe, dlatego że dopiero mając tą wizję, tak, tego jak chcemy funkcjonować, możemy oceniać technologię i alternatywy technologiczne do tego celu i oczywiście sama ocena w jednym momencie nie jest wystarczająca i oczywiście będziemy musieli tą ocenę prowadzić na zasadzie pewnego eksperymentu, zgadzam się tutaj absolutnie, ale eksperyment oznacza, że my się uczymy. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje z technologiami nowymi i ich ciemną stroną, to jest to, że my się z nich, jest to tak skonstruowane, żebyśmy się z nich nie uczyli. Czyli jesteśmy, w tej chwili robimy to wszystko tak, żeby nie tylko być Polak mądry po szkodzie, tylko Polak głupi i po szkodzie. I w tej chwili dążymy do tego, dlatego że niewdrożenie żadnych mechanizmów monitorujących, a to oznacza nakłady, dlatego ja proponuję, że ktoś musi te nakłady ponieść. To oznacza nakłady. Jeżeli my dzisiaj zmieniamy normę napromieniowania jakby społeczeństwa stukrotnie w górę, pomimo tego, że mamy kontrowersje i mamy zasadę ostrożności, którą nam wszyscy zalecają i tak dalej w sytuacji kontrowersji w nauce i niejasności,
to pomimo zasady ostrożności my stokrotnie zwiększamy, tak, ekspozycję ludności w stosunku do tego, co mieliśmy, bo to służy branży, to jest jasne i branża była proponentem tej zmiany i to jest jasne, ale jeżeli się to decydujemy robić i decydujemy się to zrobić na ślepo i poddać temu całą populację, tak, bo to są... To jest ekspozycja wszystkich, tak? Czyli w przestrzeni po prostu publicznej, wszędzie, tak? Czy jestem w domu, czy jestem w pracy, czy jestem gdziekolwiek, czy na swojej posiadłości w tej chwili można mnie tak eksponować, nie ma znaczenia, nie mam już żadnego wpływu jako obywatel na swoje środowisko elektromagnetyczne. W związku z tym podnosimy to 100 razy i nie wprowadzamy żadnego mechanizmu monitorowania efektów zdrowotnych tego. A lepszych, zostajemy na etapie jakichś uśrednionych kilkunastu pomiarów jeden raz w roku i na tej podstawie piszemy raporty o monitoringu środowiska i to są dane, które przekazujemy nauce do tego, żeby się czegoś z tego eksperymentu nauczyć, no to sorry, to się nic nie uczymy i to jest, ja stawiam tezę, że w tej chwili jest to zrobione w wielu przypadkach technologii, jest to robione celowo, to znaczy tak, żeby uniemożliwić późniejszą ocenę tej technologii, czyli wyłączyć wszystkie bezpieczniki, wyłączyć wszystkie mechanizmy kontrolne, nie udostępnić naukowcom możliwości zbadania tego, co by było, jeśli byśmy tej technologii nie wdrożyli i nie wystawili na nią wszystkich obywateli. I my się już nigdy tego nie dowiemy. Na przykład w przypadku telefonii komórkowej i całych technologii telekomunikacyjnych my się już nigdy na świecie tego nie dowiemy, dlatego że właśnie tego nie zrobiliśmy. Nie dowiemy się tego i tak samo nie dowiemy się, jakie były efekty tego 100%. Więc to nie jest eksperyment, to jest rzucanie się na oślep w otchłań technologii za pieniędzmi i niestety będą tego konsekwencje, dlatego że wolność wyboru mamy, tak, tych technologii, one są napędzane bardzo mocno w tej chwili biznesem i rozwojem gospodarczym i wiarą, że ten rozwój jest w tej chwili najważniejszą religią, jeżeli tylko się nie rozwijamy gospodarczo, czyli nie produkujemy i nie konsumujemy więcej każdego następnego roku w stosunku do poprzedniego, to jest coś nie tak, czy jest coś źle. W związku z tym tu jest spełnione, więc ta ocena jest w porządku, natomiast nie jest spełnione ani żadna sensowna wielowymiarowa ocena, ani nie są żadne narzędzia wdrażane do tego, żeby to mierzyć. Paweł, zatrzymam się tutaj. Okay. Piotrze? Tak, ja tu tylko dodam jedno zdanie. Ja się całkowicie z tym zgadzam. Do tej pory to było robione źle i dlatego w ramach sieci badawczej Łukasiewicz powstaje Instytut Oceny Technologii, który ma wprowadzić nowe standardy oceny technologii, które sprawią, że tych błędów nie będziemy popełniać. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale w sumie do tego się to sprowadza. A Piotrze, bo Paweł wspomniał w pewnym momencie o tym, czy będzie miejsce w tym centrum dla ludzi, którzy no jednak chcą iść pod prąd, tak? Tym obowiązującym dogmatom, między innymi te wiary, wzrost gospodarczy za wszelką cenę i ziemię bez granic. Czy to będzie faktycznie takie miejsce, gdzie tacy ludzie znajdą możliwości na pracę? Znaczy, tutaj zdecydowanie... Tak, może niekoniecznie poprzez pracę w centrum, ale centrum z założenia ma prowadzić również partycypacyjną ocenę technologii, czyli działać na pewnej szerszej arenie publicznej, prowadząc szeroki namysł nad właśnie tymi zarówno celami związanymi ze społecznie odpowiedzialnym rozwojem technologicznym, jak i metodami pomiaru, określania wpływu, konsekwencji, poszczególnych technologii i tutaj wręcz niezbędne jest to, by angażować różnych interesariuszy, zarówno tych, którzy są zwolennikami czy często entuzjastami określonych technologii, jak i tych którzy ją krytykują. Także to nastawienie na głos krytyczny jest wpisane, że tak powiem, w misję Instytutu Oceny Technologii, ale również jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników, to jest to coś, co znaczy w praktyce to i tak wychodzi. Znaczy to jest całkowicie normalne, że się co rusz spieramy, mamy w tym momencie wśród naszych pracowników cały czas trwające spory, chociażby o kwestie dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi, jak należałoby do nich podchodzić, jak i innych tematów, nad którymi pracujemy i
bez tego ocena technologii jest właściwie niemożliwa. A ja cię spytam jeszcze, bo tu się pojawiło w tej publikacji, o której mówiłem, sejmowej, pojawia się też twój tekst klasyczna i partycypacyjna ocena technologii. Jakbyś w kilku słowach, w zdaniach powiedział, jaka jest różnica? Szczególnie wątek ten partycypacyjny mnie interesuje. Czy najkrócej rzecz ujmując, różnica jest taka, im bardziej technologia jest kontrowersyjna, tym bardziej potrzebujemy zaangażowania społeczeństwa. Czyli przy eksperckiej ocenie technologii, gdy nie ma właściwie kontrowersji co do samej technologii, a jest kwestia jedynie tego, jak ocenić jej wpływ, wystarczą eksperci. To jest przypadek, powiedzmy, taki, gdy wdrażane są nowe leki, prawda? Mamy tutaj wystandaryzowaną procedurę, mamy ekspertów, mamy procedurę testową i w jej ramach oceniamy, jaki jest wpływ danych leków na organizm i eksperci podejmują decyzję, czy lek jest bezpieczny, czy nie. Nie ma żadnego powodu, żeby... A potem firmy płacą odszkodowania wielomiliardowe, a ich akcje rosną na giełdzie po tych odszkodowaniach. Ale to wynika ze źle przeprowadzonej procedury, a nie z samej konstrukcji procedury. Znaczy tutaj nie ma uzasadnienia, żeby angażować społeczeństwo do oceny bezpieczeństwa poszczególnych... Zaraz. Ja jestem inżynierem. Jeżeli procedura nie działa, to znaczy, że to nie znaczy, że błędnie została przeprowadzona, tylko być może jest po prostu błędna. Okej, ale wydaje się, że ona w tym przypadku nie jest błędna, tylko w momencie, gdy są płacone odszkodowania, to za to, że została błędnie przeprowadzona. Ja zaraz powiem tylko jeszcze jeden przykład, chciałbym podać, bo on jest ważny w tym momencie, kiedy mówimy o tej ocenie technologii. Tak? Dzisiaj mamy do czynienia z następującym zjawiskiem i jest pytanie, jaka jest odpowiedź Centrum Łukasiewicz na to, kiedy niedawno w związku z aferą Cambridge Analytica okazało się, że Facebook udostępniał dane, które potem spowodowały, że można było manipulować jakby milionami odbiorców, tak? To też są technologie nowe i Cambridge Analytica takich manipulacji się dopuszczała, prowadząc komercyjną działalność i używając dostępnych technologii, to Facebook otrzymał najwyższą karę do tej pory, jak najwyższa firma, i po tej karze akcje Facebooka na giełdzie wzrosły. Co oznacza, że ocena rynku w tej chwili, która jest w tej chwili dominująca, ocena rynku jest taka, że jeżeli dana technologia ma potencjał, nawet jeśli jest to potencjał zdecydowanie społecznie źle oceniany i etycznie oceniany niewłaściwie i nakładana jest wielomiliardowa kara, to potencjał rynkowy firmy rośnie. Mhm. Okay? Podobne rzeczy mieliśmy z branżą farmaceutyczną. Tak? Ja bym chciał, żeby być może pan skomentował, w jaki sposób Centrum Badawcze Łukasiewicz zamierza to zaadresować. Znaczy to adresujemy na kilka sposobów, ale może jeszcze wrócę do odpowiedzi na poprzednie pytanie, bo przerwałem w trakcie. Więc mamy z jednej strony mamy tą ekspercką ocenę technologii opartą na wystandaryzowanych procedurach, a z drugiej strony właśnie partycypacyjną ocenę technologii, gdy w grę wchodzi technologia, która jest kontrowersyjna, czyli nie znamy jej możliwych oddziaływań lub zaangażowane są ważne dla społeczeństwa wartości, to wtedy wskazane jest angażowanie społeczeństwa w szeroką debatę publiczną. To tak w dużym uproszczeniu. I tutaj możemy podać przykład chociażby energetyki, gdzie w grę wchodzą właśnie ważne wartości, bo jest to kwestia wpływu na rozwój społeczny, gospodarczy przez wiele lat, jak i też kwestia właśnie 5G, gdzie oddziaływania są nieznane i stąd ta kontrowersyjność jest duża, więc wskazane jest zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy. A wracając do pana przykładu, w jaki sposób chcemy to zaadresować, więc właśnie przede wszystkim poprzez partycypacyjną ocenę technologii, a szerzej poprzez debatę publiczną i poprzez angażowanie się, inicjowanie dyskusji publicznych na temat algorytmów i na temat technologii cyfrowych. Cyfrowe technologie uzależniające są w tym momencie jednym z czterech głównych tematów badawczych, które podejmujemy w Centrum Oceny Technologii.
To, co wydaje się, że w Polsce przede wszystkim jest potrzebne, to jest rozpoczęcie od właśnie debaty publicznej i budowy pewnej świadomości zagrożeń związanych z technologiami cyfrowymi, z technologiami internetowymi i rozwojem algorytmów. Tutaj dodam, że trwają również prace niezależne od Łukasiewicza i Centrum Oceny Technologii nad uregulowaniem kwestii algorytmów i dostępu do danych, śladów, które zostawiamy w internecie. Jest to ważny temat, który staramy się podejmować, ale nie poprzez taką działalność stricte z obszaru oceny technologii świadczoną na potrzeby Łukasiewicza, ale właśnie poprzez debatę publiczną. Mamy 59 minut rozmowy za nami. Ja myślę, że nie wyczerpaliśmy na pewno wszystkich wątków, natomiast myślę, że w wielu momentach dotknęliśmy istoty wyzwania, jakim jest ocena technologii. Myślę, że do tematu wrócimy, ponieważ Centrum Oceny Technologii w ramach sieci Łukasiewicza działa od niedawna, więc myślę, że mam nadzieję, że panowie się zgodzicie porozmawiać, wrócić do rozmowy, nie wiem, za rok, za półtora, kiedy będziemy mogli już notabene ocenić bardziej rzetelnie to, co w ramach centrum się zadziało. Przyjemnością. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Paweł Wypychowski, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich i Piotr Stankiewicz, szef Centrum Oceny Technologii w ramach sieci Łukasiewicza. Bardzo Panom dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!